29 marca w Biskupcu odbyła się już czwarta gala sportu, podczas której wyróżniono najlepszych sportowców, trenerów, działaczy i wydarzenia sportowe 2018 roku. Po raz pierwszy w tym roku kapituła nagrodziła osoby promujące gminę na sportowo. Także po raz pierwszy impreza odbyła się w nowej hali widowiskowo-sportowej. To jest świetny moment, żeby podziękować naszym sportowcom, naszym działaczom, trenerom, osobom, które są często w cieniu, są niedoceniane, ale też to jest dzięki tym wszystkim właśnie ta praca skutkuje, że dzisiaj mamy nie tylko mistrzów województwa, ale także mistrzów Polski i mistrzów świata. W tym roku nagrody sportowcom wręczano w czterech kategoriach: U10, U14, U18 oraz w kategorii Open. Niezależnie od kategorii wiekowej sportowców oraz dyscypliny, jaką uprawiają, biskupiec może pochwalić się prawdziwymi mistrzami. Każdy bowiem z wyróżnionych ubiegły rok skończył z pokaźnym workiem medali. Dużo by tego było do wymieniania, ale byłem na Mistrzostwach Świata we Włoszech i wygrałem 4 złote medale, 2 srebrne i 1 brąz. Zwyciężczynią kategorii U10 została zawodniczka kickboxingu i taekwondo Barbara Budek. Pierwsze miejsce w kategorii U18 kapituła przyznała Sarze Prusińskiej. Nagrodę za Sarę odebrali rodzice, bowiem w dniu gali utalentowana zawodniczka wraz z trenerem i dużą częścią zawodników klubu LKKZM Warmia Biskupiec przebywała na zgrupowaniu kadry wojewódzkiej w Karpaczu, gdzie szlifowała formę. Podobnie było w przypadku zwycięzcy kategorii Sportowiec Open Piotra Kuli, który w piątkowy wieczór w Hiszpanii przygotowywał się do kolejnych regat. Ze sceny niemal nie schodził trener klubu sportowego Egida, Bartosz Zabłotny. Wszystko za sprawą swoich wychowanków, których liczne grono zostało nagrodzone i wyróżnione w kategoriach U10 oraz U14. Tego wieczoru trener miał okazję cieszyć się również z drugiego miejsca Egidy w kategorii Promocja przez Sport oraz tytułu Trenera Roku 2018. Miło jest zobaczyć swoich wychowanków na scenie, tym bardziej, że to jest ciężka praca, przede wszystkim ich jako zawodników, bo to nie są same treningi, to jednak są długie wyjazdy, czasem dwudniowe, zagraniczne. Nie tylko moja praca przyczynia się do ich sukcesów, to przede wszystkim ich indywidualne zaangażowanie, wsparcie rodziców, bo jednak większość wyjazdów inwestują rodzice. To jest, można powiedzieć, sponsor własnych dzieci. Bez wsparcia rodziców, bez wsparcia urzędów miasta, gmin, tych wyników by nie było albo były zdecydowanie mniejsze. Poza trenerami kapituła doceniła również między innymi sportowych działaczy, których codzienna praca pozwala na funkcjonowanie klubów i stowarzyszeń sportowych. Tegorocznym zwycięzcą w tej kategorii został Tomasz Strój, wiceprezes klubu LZS Orzeł Czerwonka. Klub ten w ubiegłym roku obchodził 70-lecie istnienia. Właśnie jubileuszowa impreza sportowo-kulturalna decyzją kapituły została wybrana wydarzeniem sportowym roku. Chciałbym od razu tutaj podziękować zawodnikom, działaczom, panu burmistrzowi. Tutaj właśnie przychylność tych naszych władz wspiera ten nasz cały sport, nasze boisko teraz jest w innym stanie, dzięki panu burmistrzowi, władzom, inwestycje jakie się poczyniły, mamy coraz więcej piłkarzy, rotacje jakieś są, walczymy. W tym roku po raz pierwszy w historii gali wręczono statuetki w kategorii Promocja przez Sport. W tej kategorii wyróżnienia i nagrody przyznano m.in. zespołowi Cheerbees, druhowi Krzysztofowi Kowalskiemu, młodzieżowej drużynie pożarniczej w Kobutach, klubowi sportowemu Egida oraz Pawłowi Pachuckiemu. Każde wyjście na scenę jest wyróżnienie, wyczytanie przez komentatora jest takim wspaniałym uczuciem, wyróżnieniem. Wszyscy na ciebie patrzą, coś wspaniałego. Jednak zwycięzca mógł być tylko jeden. Dlatego decyzją kapituły zwycięzcą w tej kategorii został Ludowy Klub Kolarski ZM Warmia Biskupiec. Nagrodę dla klubu odebrał m.in. Narcyz Klik, który z klubem z Biskupca związany jest od powstania klubu w 1973 roku. Biskupiec zawsze słynął z kolarstwa. Przeszliśmy różne koleje, mieliśmy różnych sponsorów, którym w tym momencie pragnę bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Poza nagrodami i wyróżnieniami, podczas czwartej gali sportu wręczono również stypendia burmistrza Biskupca za wybitne osiągnięcia w sporcie. Stypendium na rok 2019 otrzymali Przemysław Bąk, Wojciech Nowakowski, Laura Rybkiewicz oraz Sara Prusińska. Staram się chociaż w jakimś najmniejszym stopniu pomagać tym najlepszym, tym co naprawdę mają talent, którzy chcą, trenują, starają się i chociaż takim małym elementem naszego wsparcia
Myślę, że to jest odpowiednia droga, żeby móc im się rozwijać. Także trzymamy za nich kciuki, wspieramy i oby tylko tak dalej. Bez wątpienia biskupiec może pochwalić się wieloma utalentowanymi, młodymi sportowcami, którzy już teraz osiągają wybitne wyniki w zawodach krajowych i międzynarodowych. Do wychowania dzieci przez sport zachęcali m.in. goście czwartej gali sportu. Sportowcy do czegoś zawsze dążą, czyli ci młodzi czerpią przykład i biorą przykład chociażby z takich osób jak Paweł Papke, który był znakomitym reprezentantem polskim i to naśladowanie powoduje, że młodsze grupy coraz częściej, coraz większej ilości uprawiają sport, widzą swojego idola, próbują dążyć do tego i pewne rzeczy, które wydają się tak naprawdę na początku zabawą, później mogą stanąć się wielką sprawą, a nawet sposobem na życie. A pamiętajmy, sport zawsze uczy rywalizacji. Fajne takie bycia w grupie, współpracy, też trudności, bo sport to oczywiście nie tylko uśmiech i samozadowolenie, to też są często wyrzeczenia i poświęcenia się. Trzeba poświęcić inne, może przyjemniejsze części życia właśnie, aby regularnie trenować. Mimo tego, że jest coraz mniejsze zainteresowanie tym sportem, to mamy jakieś tam takie przebłyski zawodników, począwszy od dzieci, powiedzmy już nawet na całą Europę, tak? Cieszy to bardzo i aby więcej tego było. O wyjątkowy klimat biskupieckiej gali sportu swoimi występami zadbali m.in. stypendystka artystyczna burmistrza Biskupca z 2017 roku Julia Łach. Zespół Soul Hitters na czele z Damianem Bieniobinkowskim i pochodzącym z Biskupca Norbertem Awłasewiczem, tegorocznym stypendystą artystycznym. Oraz niezawodny prowadzący Andrzej Brzozowski. Bardzo jest mi miło ponownie gościć w Biskupcu. Niezwykły i zapierający dech w piersiach pokaz akrobatyki powietrznej dała uczestniczka programu Mam Talent, Martyna Pytel. Kolejna gala sportu już za rok.